Lecimy, moi drodzy, kontynuujemy. Przejdziemy się jeszcze. Nie będę przechodził po żadnym dachu, kurde. Po co ja tutaj będę eksplorował? Nie podoba mi się motyw grania tą laską. Bo widzę, co twórcy chcą zrobić. I mnie to irytuje zwyczajnie, bo ja się zżyłem z Ellie Joelem. Zakochałem się w nich i ich uwielbiam. A oni mi tutaj każą teraz nagle zmieniać moje poglądy. Bo jakiś, aby też było ciężko i Joel zabił jej tatę. O Jezu, Joel zabił tyle osób, że naprawdę mam ich w dupie. Jak widzimy, człowiek człowiekowi wilkiem, a ja się zżyłem z tymi dwiema postaciami z jedynki. I w nosie mam historię jakiejś, kurde, laski, co się za dużo nadźwigała. The girl who rides the wolf. Oh, I love that one. And drink. My mezcal from the party last week. Excuse me, you mean our mezcal? Dobra, zamknij mordę, Manny. I daj mi rzucić tutaj cegiełką w okno, bo zarwałem ci z bańki. No już, zamknęliście się? Ja pierdykam. Gówno mnie to obchodzi, o czym wy chcecie gadać. Tamta zbierała karty, ta z kolei zbiera jakieś monety. Ech. Okay, interesting. Save kombinacja to wciąż tamta duża wygrana. Gdzie to jest jakiś save, przepraszam. Nie ma żadnego sejfu. Czemu ja nie widzę? Anything good? There might be a gun cache around here. I like the sound of that. No i co? Napisali teraz o sejfie i moja chciwość wzięła górę. I teraz mam ochotę ten sejf znaleźć. Pomimo tego, że w ogóle nie mam ochoty grać tą laską. Czuję się tutaj mniej więcej tak, jak się czułem podczas jedynki, jak nam wcisnęli na siłę do gardła tą historyjkę o kanibalach. Ona była taka niepotrzebna. Gdzie idę? A to ja chyba już tu byłem, tak? Teraz się, ja się cofam z powrotem na ten dach. Zgadza się. Tak, ja stąd przyszedłem. Okej. Czekajcie, to może gdzieś stąd się zeskakuje. Na jakiś budynek z sejfem. Nie wiem. Nie no, tutaj widzę, że na czacie napisaliście w sumie, to John chyba napisał, odnośnie tego, jak było w The Walking Dead z tą grupą Negana. Oni też kazali sobie płacić za opiekę innym grupom. A jak się komuś nie podobało, to po prostu kill him. Także no tutaj widzę, że wilki też mieli jakieś takie, nie wiem, obostrzenia, bo bardzo mocne. Z którymi chociażby się nie zgadzał,
wspomniany przez Bamobilona Borys wraz z jego ekipą. Borys to pamiętamy, że jest Gostek, dzięki któremu zawdzięczamy to, że Eli ma łuk. Bo ten łuk, który ma Eli, to jest właśnie łuk Borysa. Czekajcie, safe może jest pod chatą. No i gdzie jest ten safe? Człowiek człowiekowi wilkiem, a wilk wilkowi wilkiem, no. Nie no, nie ma tu żadnego sejfu. Drogi śledzie. Aha. Patrzcie, jak zrobili postacie, to one nam schodzą z drogi, ale psy już nie schodzą, co nie? Nie wiem, może dalej gdzieś będzie ten sejf. Dobra, nie chce mi się już szukać. Myślałem, że będzie gdzieś tutaj w pobliżu. A, no jest. Tylko nie wiem, o jakiej dużej wygranej oni tam pisali. Dobra, Abi ma mało życia. Niespecjalnie mam ochotę ją leczyć, ale niech ma. Dobra, o jaką wygraną mogło chodzić w liście? Prawdopodobnie w tej przyczepie jest jakiś kupon albo jakiś plakat, na którym jest napisane, jaka tam była wygrana. Tutaj jest 17:38:07. Siedemnaście, 38, 07. Miałem nosa. Here we go. O kurde, pistolet. I like all of this. Właśnie, zdobywamy pistolety, nią normalnie rozwijamy. Pistolety, postać, kurde, będzie gra na nią 20 godzin, coś mi się wydaje. Masakra. Pistolet myśliwski. Guys, down this way. Okay, we'll follow the tracks. That'll get us back on the main road to the FOB. I don't like this. I know. Ciekaw jestem też, bardzo mnie interesuje ta laska z tych blizn. O, Serafitka. Gdzie oni są? A, idą dopiero. You see anything? Don't say anything. O kurde, jaki ma kopniak ten pistolet.
Fajniusi jest ten pistolecik. Kurde, jak jej wyrwało z barku w głowę. Oj kurczę. Normalnie na strzała wszystkich ten pistolet zdejmuje. Jest zawalisty. Tam coś jest. Okej. No strzała go zdjęła, no jednak jest różnica w gameplayu. Ktoś mi tutaj napisał, żebym się nastawił na grę Abby jak na grę chłopem. Widzę, że tutaj będzie jakaś akcja. Joshua? Co? Teraz siadło. Holy shit. That it? Niezła akcja. On me. Let's go. Okej, czyli amunicja do pistoletu to nie jest amunicja do pistoletu myśliwskiego. Tylko co innego. Kurde, nawet jak ona biega, to... No nie wiem, nie ma opcji, żeby mi się podobało to. Guys, up here. Come on, girl. I tak jak mówiłem, kurczę. Niespecjalnie mam ochotę eksplorować Abby, tak jak to miałem ochotę robić Ellie. Ellie mógłbym eksplorować po prostu godzinami. A tą laską mam ochotę po prostu przefrunąć przez gameplay. Through here. Czyli musimy uciekać. Ale gdzie? Jak tu nic nie ma na tej stacji. O, Abby zabili, ale mi przykro. Nie da się tam ubiec.
A, dobra, my się mieliśmy tylko przyczaić. Kurde, jak wjechali. Gdzie mam biec? Z kim ja jadę? A, tutaj. Koleś ledwo przyjechał, już mu łapę rozwalili, no. Dobra, to był day one. Kolejny pewnie będzie day two. Akurat psy do walki ludzie wykorzystywali od pokoleń. To nie jest pierwsza grupa, która to robi. Dlatego też psy zostały udomowione przez człowieka. Co mnie tu żre? Jakiś mól. Wiesz, mama, to troszkę można tak powiedzieć, że chcesz zaorać pole, to nakładaj brona na plecy i jedziesz. Po co konia zaprzęgasz? Czego mu się męczyć zwierzę? Jeżeli teraz po tej akcji pojawi się napis Seattle dzień drugi, to znaczy, że wszystkie te dni w Seattle będziemy musieli przechodzić od nowa Abby. A jeżeli tak będzie, to moi drodzy, nie wiem jak to przetrwam. These new recruits, I don't trust them. Thanks again, guys. Hey, Nanny, hold up. You're top dogs. Know what's going on? What do you mean? We've been stationed here for 3 days with nothing coming down the pipe. Well, you should be thanking us for doing so much. Come on, you owe us one. Can you find out what's up? Okay. Czemu nie gadają? Let us check in first. We'll get back to you. All right, thanks, Ben. See ya, Abby. See ya. The hell was that about? No idea. Checking in. Hey, you two. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Yeah. Okej, podejrzewam, że oni po prostu stworzyli takie swoje community, takie społeczeństwo, w którym każdy ma jakiś swój przydział, tak? Jedni jeżdżą na front walczyć, jedni jeżdżą pewnie zbierać zapasy, jedni uprawiają rolę, jedni zajmują się bydłem, końmi i tak dalej. Więc chyba jest tak, jak ten Manen powiedział, że oni są po prostu trepami i wykonują rozkazy. We should make sure Mel's okay first. Właśnie, chciałem zobaczyć tego Isaaca całego, bo tyle listów, co ja się od niego czytałem. Abby, come here a sec. Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here. Near the warehouses. Shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around.
Okej. No dobra, moi drodzy, poszukamy Isaaca w kolejnym materiale na YouTubie. Na streamie oczywiście jeszcze zostajemy.